1% wszystkich wydatków na pozyskiwanie gruntu uzasadnieniem zabezpieczenie stałych środków budżetowych jest niezbędne do uporządkowania własności m.in. terenów rekreacyjnych, parków, placów oraz nieruchomości, w których znajdują się m.in. placówki oświatowe i służby zdrowia. Pozyskiwanie urządzonych terenów zielonych może mieć znaczący wpływ na poprawę czystości powietrza w Krakowie. I to jest tak, w ślad za tymi m.in. naszymi negatywnymi uchwałami, jeżeli chodzi o ten, o tereny przy hotelu Chopin, o terenach przy KKS Orsza, tutaj na Siedleckiego, no i po prostu przyłączyliśmy się do akcji ogólnokrakowskiej w innych rad dzielnic i po prostu taką uchwałę podjęliśmy. Proponuję. Czy są jakieś pytania? Chciałam zapytać, co to znaczy, że pozyskiwanie urządzonych terenów zielonych, to znaczy co, przez kogo to odmierzone, urządzone są te tereny? Nie bardzo to rozumiem. Przez kogo są urządzone? No, od lat są urządzone. Tereny zielone są parki. Normalnie są parki, które między innymi jest to, tak jak wspomniałem, jest to uchwała, jest to projekt uchwały takiej konsultacyjnej. Przyłączamy się do innych rad dzielnic w tym stanie, w tym samym stanie. I między innymi przy placu, tam przy ulicy Lea, tam jest urządzony park i generalnie tam on ma to jest nieuregulowane. Nie, to tam sobie trawnik jest ławka postawiona, jest mała architektura, więc jest korzyść śmieci i ludzie sobie korzystają z tego parku. To jest zieleń urządzony. No ale kto to czyni? Miasto to ma kupić. Na wynikła taka sytuacja, że teren jest, okazuje się, w prywatnych rękach, nie? I teraz miasto powinno jakby część tego parku wykupić, żeby w całości dysponować. Czyli miasto by zależało, a nie było do miasta? Tak, to samo przy hotelu Chopin, tak samo właśnie było. Bardzo dokładnie tak samo było. A czy ktoś tam przemyślał ten 1%? To jest też już tak... To jest tak jak mówię, ogólnokrakowska akcja. Tak, tak. To znaczy jak to jest? 30 milionów złotych. 1%. Czy więcej, nie? To znaczy dużo. Tak, budżet jest około 3 miliardy. No tak jest. Są jeszcze jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkt 4.